Siemane, że jestem Pewden Games. Witam z moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie talerzować. To trochę poprawić się chyba. Belki po prostu. Można powiedzieć już zwiedzione. Tutaj z tego pola było strzelane. Zrobiłem coś pokaźną sumę pieniędzy, widzicie. Nie jest źle, więc to no lecimy. To zrobiliśmy aż 16 tysięcy bodajże za sumę. No chyba realne. Bardzo fajne pieniążki. Zrobimy sobie lecieć na wyjazd teraz za wodą. Bo mamy teraz tak. Talerzować muszę. Rozbić sobie obornik. Pewnie znowu jeszcze talerzować, bo będę tu chciał robić mazorkowo. Mazorkowiec już będzie przyjeżdżał w kolejnym odcinku. Więc naprawdę myślę, że chłopaki to dostarczą. Ten mazorkowiec będzie. Bo chcę po prostu już troszeczkę innowacji zrobić. Soję, bo wygląda bezrokowo, powiem szczerze, że bardzo ładnie go wychodziło. Więc postanowiłem wtedy tego bezrokowca sobie kupić swojego. Więc 35 tysięcy będzie na jego konto pójdzie. Wiadomo, miało być teraz mniej maszyny. Ale takie maszyny właśnie pod klasę muszą być kupowane już. Po coś na ciągnik kupiłem, tak? Przecież będę nim użytnikiem jeździł, bo za duży ciągnik, ten użytnik, więc no, trzeba trochę kombinować. Ogólnie miała być akcja, nie ukrywam, dzisiaj na odcinku akcja peski na chwasty. Ale niestety jakoś te peski nie chcą być niwelowane, bez peski ma 3, więc postanowiłem, nie będę kombinował, mówię. Ja cudowo, niech już tak będzie, jak jest wyinfiltrowanie. To jest kwestia, bo temu to wiecie, tak z tym problemem wychodzi, te zboża właśnie, to powiedzmy komendę zgubił, też musi go wygodzić. Widzimy co nas teraz. Dla mnie trafione, bo to będzie rzepak siany, więc będzie po grubości. Ogólnie, mam nadzieję, że teraz ogólnie będzie lepiej troszeczkę to chodziło wszystko. Na komputerze, bo zmieniłem sobie, powiem szczerze, na ziemi za jakieś tutaj zmiany, zbytnio jakieś tutaj spadków. Zmieniłem sobie z SSD-ka zwykłego na M2, nagrywanie. Zobaczymy, to będzie miało jakiś lepszy efekt, czy nie będzie się tak ciało, jak ciało wcześniejszego. Znaczy wcześniej się działo, więc zobaczymy. Mogę to pokombinować, to jest najprostsza taka metoda. Na sprawdzenie, co właśnie komputer mój boli. Na razie widzę, że żadnych spadków właśnie w OBS-ie, więc myślę, że to tylko to był taki mankament. Ogólnie, jak widzicie, robimy tym drugim case'em, który kupiliśmy dopiero teraz. Ale fajna maszynka teraz. Nuxa bo teraz. Mimo, że GPS-a nie ma i rzeczy, wiadomo, bo też. Dzielnikowy ten GPS już nie będzie potrzebny, bo tak. On się typowo siełów nie będzie robił, a więc tu nie jest potrzebny. Więc jak najbardziej ten ciągnik będzie chce nas nalinować do talerzówki, do agregatu. Takie właśnie rzeczy. Więc idealnie mi tu pasuje. Jeśli tutaj koni te talerzówki to faktycznie nie czuję, mógłbym wypiąć 3,5 metra pół zawieszaną. I on też powinien to jakoś sobie to wyciągnąć. A na razie to, że w sumie nie mam zamiaru kupować. Bo ja na rzadku tutaj takie akcje robię po prostu, żebym musiał wymieniać. Po prostu wolę sobie tak robić na razie. I zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Teraz właśnie inaczej. I tak myślałem właśnie nad odbornikiem, a nie wiem, czy teraz będę sobie rozdawał gnojowicy. Zajmujący mam tyle, że go ma. Ale fajnie, już dogadałem się z gościami. 10 zł od beczki. Znaczy 10 zł od 1000 litrów będą mi płacić, powiedzieli. Znajdowy mi obory za gnojowicę. Nawet dobrze. Tego mam 600 tysięcy szambę. Tak więc będę mógł sobie komfortowo to wypompować. Jakoś emocjonalnie postaram to gdzieś kombinować, tować, nalewać tego na multum. Zresztą to wypływały trochę taj, tylko po prostu teraz wezmę sobie sprzedam część
tej gnojowicy. Myślę, że tak 6 tysięcy, więc jakieś 3 tysiące do tych zarobię sobie na luzie, na tą gnojowicę. Naprawdę. Grosz do grosza, będzie kosza, to się mówi. Reszta zostanie na mnie, właśnie do użytku, 300 tysięcy litrów. 400, przepraszam, bo jeszcze drugiej, może tak samo jest. Więc myślę, że to na pewno starczy. Na więzienia, no wiadomo, teraz tak pójdzie, gnojowica. Musiała się z obornikiem, ale przecież po co mi teraz dawać obornik? Musi wysuszyć, trochę to zbyt nie ma sensu. Dam sobie teraz gnojowicę. My tak nie mamy tego zawylewać. Tyle. No i to troszeczkę dłużej będzie trzymała w glebie. A gnojowicę później przed... przed gnojem pewnie jeszcze wziąłem sobie tutaj prawdopodobnie jeszcze starzówką i dam uwornik, później załadam, znaczy upalę bezodpowo, przepraszam, no i wlecę sobie tutaj z nawozami przy siebie rzepaku pod ten kurs, znaczy po prostu proszę, pod korzeń coś było dane, no i elegancko, teraz co, jeszcze też można te nawozów nakupywać, wydałem jakoś mało więcej magii. Ja tak po trochu, może teraz tak, typowo pod rzepak na razie to potrzeba mi tam gdzieś 4 tony. Jakieś powiedzmy 8 tysięcy muszę wydać na nawóz, to nie jest dużo. Więc pod ten rzepak jednolanie mi się to sprawdzi. Nie sprawdzę w sumie, bo nie sprawdzałem głównie jeszcze pod tym względem takiego nawiedzenia. To był tak komponik, gnojowica, będzie odwrotna kolejność, a przecież tak właśnie takie rzeczy naturalne. I nawóz dopiero był na wiosnę, znaczy na jesieni jeszcze dawany, a podchodzę nigdy nie będę dawany. Zobaczmy jak to będzie finalnie, kto właśnie tak sobie. Dam korzeń później jeszcze w październiku, jeszcze drugą napkę nawozu, no i wiadomo na wiosnę trzecią. No i oczywiście czas na odchłaszczanie itp. itd. Będzie musiał być zrealizowany to jeszcze na jesieni. Więc dość ciekawie będzie. Pod tym względem trzeba. Trzeba coś tutaj kombinować. Pod tym względem. Wiecie, no to trzeba tego towaru wylewać jak najwięcej. Tak on tego. Mam tak powiedzmy. Ziemi mam za mało tutaj do tego co posiadam zbiornika radiowica. Więc mówię, to będę sprzedawał. Zawsze taki pieniądz. Słomę chyba też jeszcze będę sprzedawał. Żytnią. Więc patrzymy finalnie. Myślę, że gdzieś w granicach teraz tych kolejnych 13 tysięcy zarabię. Mogę powiedzieć tylko, że dołożę 13 czy tak tysięcy na bezrekowca z tych pieniędzy, które posiadam. No bo wiadomo, 120 tysięcy to 11, 13 tysięcy chyba. Nie pamiętam dokładnie. No ale dużo pieniędzy dołożę do bezrekowca. Więc ja się bardzo z tego cieszę, że no na case, prawie case class, coś będzie miał więcej, wybaczcie mi, nie wiem czy coś mnie chwyta, ale strasznie gardło mnie teraz boli, ostatnimi czasy, mam tylko nadzieję, że jakoś będę mógł nagrywać te odcinki, bo chociaż chciałbym teraz pociągnąć do końca wakacji, już powiedzieć półmetek wakacji za nami, chciałbym to codziennie wrzucać. Mimo wszystko, więc no, później pewnie po wakacjach będzie z 9 z 2, może 3 dni przerwy od tej serii, nie wiadomo, może miało być codziennie, no ale tak mi się staje, że naprawdę jest bardzo fajna aktywność z mojej strony, wiadomo, teraz jest sezon, żniwa, prawda, itp. itd., wiadomo, niektórzy jeszcze żniw zaczęli, nie zaczęli, no już nie chodzi o to, więc nie ma co się dziwić, że ta aktywność jest mniejsza, no ale niestety też przez to, że jest mniejsza aktywność, nie kontynuować tej serii, czy po prostu czegoś nie wrzucać niczego na kanał, bo to nie o to chodzi, chcę jak najwięcej wykorzystać, to lekko widzę, że FPS spadują w OBS-ie, ale chcę powiedzieć, że kodowanie przyłożone coś w stylu, więc chyba to była mi na maszynisku. Wydamy na ten moment. Będziemy pewnie siedzieć tylko minut odcinka. Wiadomo, gdzieś tam FPS-y uciekają do 58 w tym stylu. Leciutki takie lagi są. Nie ukrywam.
Ale on tylko enkodowanie nie pokazuje, że jest obciążony, więc to jest dla mnie najważniejsze, że komputer jeszcze jakoś taką daje miarę sobie rady pod tym względem. Tak powiem szczerze, że już dzisiaj tak sobie myślałem, że chyba trzeba inwestować w kompa, ale dzisiaj tak sobie usiadłem na YouTube z nagrywaniem. No i tak patrzyłem, tak z ciekawości z kompami. No i patrzę, nawet fajnego znalazł mi ta i piątka 13400 chyba F. Ona jest, że ZTX 4070 super to chyba za 7000, wiem, że może być taniej gdzieś, nie mówię wam. Ale jako tak sobie tylko wiecie, z zerkiem. No ale zobaczyłem także opinię właśnie o 13 i 14 generacji, że coś z tymi procesorami się potrafi dziać. Więc mówię, no to już jest lipa. Bo nie będzie sensu tutaj nic kupować. Więc na razie dopóki jest, ja ten komputer będę męczył do samej śmieci, aż padnie prawdopodobnie. A na pewno do premiery 25, bo podejrzewam, że 25 to już ten komputer nie ciągnie. Chciałbym, żeby ciągnął, ale raczej to już jest mało prawdopodobne. Na razie, no co, no jaka tutaj ciągnie, jako tak to wiadomo, jakieś tam skarowanie też się będzie połączało, wierzę w to. Bo na 3050 to na pewno skarowanie będzie na pewno już automatu włączony. Ale już nie wchodzimy takie szczegóły, które aż tak człowiek się zbytnio no, nie zna. No i tak, proszę Państwa, jedno pole zaraz będziemy praktycznie kończyć. Będziemy sobie jeszcze na drugie po jęczmieniu. Potarężujemy sobie na spokojnie to, żeby kończyć. Aby ogólnie pokosiłem wszystkie. Teraz sobie jeszcze leżą. Będę musiał się jeszcze przetrząsnąć sobie po talerzowaniu, przyjdzie do sprężynoki, trzeba powiedzieć, do przyszłosaki. No i przyszłosaki sobie, wiadomo, ten będzie chodził. Kate, okay, mówię taki bardziej angielgarski, w praktycznie rzeczy będzie robił. Poza może posiarkami później w tym czasie, bo w poprzednim odcinku to mówił po to, że czołówka mi siadła. A na szczęście już się zdołało zrobić. No i co? Tak to będzie przyszła zakres gabiarka, no i pasie będzie chodził, tak? Można powiedzieć, że ten połomorak wielkarskie sprawy będzie ogarniał właśnie ten case. Opeski, nawozy i tak jakieś nie wybrające akcje. No a wiadomo, w pługu będzie chodził case. Duży. Worytniku ten tu będzie chodził. No i wersja będzie chodziła, duży case, wiadomo, ktoś tak sobie tak zawierzy, żeby tak najbardziej ekonomicznie mi to wychodziło. I w paliwie, i we wszystkim, bo o to chodzi jak najbardziej. To, żeby to jakoś najwięcej no, mieć w portfelu. Mimo, że można tak sobie szastać pieniędzmi, prawo i na lewo. Więc może tak sobie pomyśleć, jakie ciągniki, jak to właśnie ten ciągnik case będzie sobie ciągnął. Czekajcie, teraz tak, ja musiałbym chyba lecieć szczerze, chyba od tamtej ściany. Dawaj, jedziemy teraz przyjazd, trudno, bym teraz się nie powinien jeździć przyjazd. Ale ja sobie powiem, jak nie raz przyjazd, a wypadę sobie teraz obrotnie, zobaczymy, czy to jakoś będzie miało znaczenie takie większe. Trzeba protestować wszystkie warianty tutaj, pod tym względem. A powiem tak, case bardzo fajny, trzeba przyznać, ładnie wygląda, bo jeśli ładnie chodzi, to tutaj praktycznie nowa też ciągnika, to kosztowało, może przesadziłem, że, ale jedną trzecią gdzieś mniej więcej? Nie, połowę, bo tego case'a kosztowała sobie tu, tutaj, więc naprawdę trochę dowolnie dobiegał z tym wszystkim, no ale wiecie, to case, to miało być do dużego case'a, przepraszam. Czarny jestem. No, duży case miał być ten tour, ale założyliśmy tutaj do tego mniejszego. Więc powiem szczerze, że on coś nawet fajnie wygląda. Najbardziej ekonomicznie będzie, tak? Tak, szukałem ciągnika. Szukałem teraz ciągnika na elektrochemicznym razie. Z tego względu, że miał trochę wygodniej i te belki zbierać, czyli cokolwiek robić. W razie czego właśnie
na dnia sobie temat z tym z TMR-em czy czymkolwiek czy tym roku czy tym roku, no ogólnie zobaczę, będzie czego, bo wiadomo odwaka, odwaku, a tym jakieś problemy zawsze mogą wychodzić. Ogólnie myślę, że ten kawałek, nie wiem czemu widzę tutaj łąkę, chcę zrobić łąkę, połączyć sobie jedną drugą, ewentualnie w tym roku wiesz, poplony. Wiesz, też tak mówię, nie jestem pewny, czy tym dokładnie, czy następnym, ale chcę zniwelować tą łąkę na pewno. To trzeba zrobić to, ponieważ potrzebuje wapna, ta łąka, potrzebuje wapna, to jest po jedno. No to to już jest taka starsza tama. Szału jakby tego nie robi dla mnie. Ktoś nie robi dla niego szału. Więc trzeba będzie po prostu to uprawić, przesiać tałą tamto najwyżej, a w następnym roku po żniwach rzepaku tutaj zasiać trawę i zniwelować jedną łąkę pod rzepak, wtedy z kolejności pewnie wyjdzie. No i tak pewnie będę powoli sobie tutaj gdybał, co tu mam ogarnąć. Szczerze mówiąc. No, takie będzie takie mocne rozkminy będą teraz już. Ale fajnie. Przy ten czynnik chyba nie wiedział, bo mi nawigacji nie ma. Ale to też tak nie potrzebuję. Nawigacja mi jest potrzebna na wozach. I jest mi potrzebna w lecce ewentualnie. Czymś jeszcze? No i wiadomo, w silniki przede wszystkim, czy do płyzy, czy do zboża, to musi być właśnie nawigacja. Wiadomo, testowałem w tym roku silnik Agromaszu, jeśli się nie mylę. Tak, Agromaszu. Płyzy. No i powiem szczerze, już mam chapkę na ten silnik. Którym też typowo nowy, czy testowy, po tym testowym tą testówkę będę brał. Bo powiem szczerze, to skrawka była testowy silnik mi kosztował bodajże o tych mniej, czyli zamiast 70 tysięcy kosztowałbym 60 tysięcy. No tak na koci. Wiadomo, że tam każdy troszeczkę inaczej podchodzi pod ten temat. Ale powiem tak, fajny zestaw pod klasa. Ale wiecie, na pewno w razie czego ciągnie mi case. Więc tutaj tak trzeba w razie pokutnie myśleć. To tutaj ciągnik, ale podobał mnie chyba będzie to chodziło pod case, pod klasem, przepraszam. Tak najbardziej mi chyba to wypasowało. No i tym oczywiście silnikiem, tym silnikiem, przepraszam, testowałem właśnie ten silnik, więc no to będzie tak sporo jeszcze wydatków mimo wszystko. Myślałem, że tak nie będę wydawał pieniędzy, ale jednak jednak będę. A zobaczymy, co będzie bliżej zimy, ile będziemy mieli pieniędzy. Wiadomo, teraz muszę w przyszłym miesiącu zapłacić w firmie blisko 100 tysięcy złotych. A to, żeby przyszła, czy zaklepać, tak to się mówi, tą firmę, żeby zobaczyli, co to wygląda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko oni łatwią, wszystkie pustaki, całe wykończenie, wszystko mnie nie interesuje, ja mam wejść później do domu, mieć już wszystko przygotowane, tak jak powinno być, czyli wszystko na gotowo, czyli łóżka, no kompletnie aranżacja wszystkiego będzie wykonana przez nich, będzie przez ich, nie wiem, wizerzystkę, nie wiem, nie będę zerwał, no po prostu tutaj pielęgniarki, chciałem powiedzieć, przez tą U2. Projektantkę, wiesz? Mamy 770 tysięcy. Mój Boże, mamy się wysłuchać. Piwo mi zmuliło. Więc taki duży koszt, no ale wiadomo, wnówka, chałupa, to jednak koszt musi być dość konkretny. Ale ja się nie martwię. Kiedy sobie wezmę, włożę sobie na nie wiem, 5 lat i powinienem to oddać, bo później na pewno chciałbym płacić wszystkie całe kredyty, które mam. No i myślę, że będę chciał iść znowu postawienie jakiegoś budynku,
czyli jakieś oboje. Jak powiem szczerze, że widzę miejsce do tego oboje jedno. Żeby to ogarnąć, więc naprawdę będzie dość ciekawie. Dość położy lat mi zajmie. To oboje prawdopodobnie, jeśli miałbym stawiać. No bo raczej na szczerze, już trochę poniżej 100 wytarzeń nie będę schodził, bo już mi się nie opłacał. No dojnych, co dojnych musi być teraz. Więc no, tak sobie powoli będę myślał w późniejszym czasie po postawieniu tego domu. Chciałem teraz sobie to ogarnąć i narka powinna pod tym względem być fajnie potężowany. Troszeczkę już potężowaliśmy. Takie trochę dziwne te pole, no, ale to zrobić ukształtowanie takie jakie ma, więc nie ma tragedii. Nie przedłużam obecnie. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki już nie będzie spodobał, to jeszcze pojawiłem komentarz, nie widzę oglądania i ciebie się zobaczyć. Na razie, cześć.